Witajcie, ja jestem Noclens, a to jest całkiem nietypowy film, w którym wam powiem o tym, jak powstał mój skin i dlaczego jest właśnie taki, jaki jest. Na wstępie chciałem wam tylko powiedzieć, że fajnie by było, gdybyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem, ponieważ właśnie taka aktywność z waszej strony zmotywuje mnie do robienia częściej właśnie takich filmów, takich no trochę bardziej wymagających, lecz myślę, że krótszych i przyjemniejszych do słuchania. No więc dobrze, mam nadzieję, że mojego starego skina pamięta każdy. Pokazywałem go w filmie pod tytułem Mój pierwszy świat w Minecraft, który został wrzucony na YouTube'a jakieś 2 miesiące temu, licząc aktualną datę, w sensie dzisiaj mamy chyba 2 albo 3 września. Pomiędzy tamtym skinem a aktualnym można znaleźć wiele podobieństw. Ja wiem, że nie rzucają się pewnie na pierwszy rzut oka, jednak w tym filmie wam je pokażę i sprawię, że zaczniecie zwracać na nie uwagę. Przejdźmy sobie może najpierw do omówienia starego skina i jego poszczególnych elementów. Jak nie trudno zauważyć, mój stary skin ma brązowe włosy, dlatego że ja jestem blondynem. Oczywiście włosy mi z czasem ciemnieją, mówicie, że jestem rudy, ale tak naprawdę nie jestem. Ma czarne oczy takiego samego rozmiaru, jak mają moje aktualne oczy. Ma taką buźkę, która w sumie jest tam trochę zbędna oraz bardzo pomarańczową skórę, która no nie okłamujmy się, była bardzo szpetna. W jego ubiorze natomiast można znaleźć o wiele więcej podobieństw do mojego aktualnego skina i mój aktualny skin jest trochę wzorowany właśnie na tym starym skinie. Zanim zacznę wymieniać wam te podobieństwa, może skupię się na charakterystycznych częściach tamtego skina. Na pewno bardzo rzuca się w oczy ta litera H. Litera H oczywiście bierze się od mojego imienia, gdyż nazywam się Hubert. Jego rękawy mają takie, no powiedzmy, kwadraciki kolorowe, takie zielone kwadraciki, które w sumie są tam tylko po to, by nie było zbytnio nudno. Sama koszulka jest oczywiście żółta, ponieważ lubiałem bardzo wtedy, pamiętam, połączenie kolorów żółtego, zielonego i czerwonego. Na dłoniach jednak jest coś w stylu, no nie wiem, kastetu kolorowego, jednak to nie był kastet, nie robiłem to na pewno z myślą o tym. Tak naprawdę narysowałem to na tym skinie tylko po to, by ręka nie była nudna niczym właśnie u Steve'a, którego nienawidziłem z całego serca, ponieważ no nudziła mnie gra nim po prostu. Schodząc trochę bardziej w dół, napotkamy oczywiście spodnie, które nie wiem czy zauważycie, ale są identyczne jak u mojego aktualnego skina. Oczywiście są tylko w innych kolorach, mają tam kolor żółto-czerwony. Co do butków, to w sumie nie wiem, jest to taki trochę randomowy zbiór elementów, które no wyglądają trochę jak trampki. Tym właśnie skinem grałem jeszcze za czasów, kiedy miałem non-premium. Po kupieniu jednak premium, znaczy w sumie kupieniu, dostałem go na urodziny, postanowiłem, że czas zrobić mojego upgrade'a. Wtedy zacząłem rozmyślać nad nowym skinem. Pamiętam, że bardzo mi się spodobał wtedy skin Minecraft Polski. Dokładnie, jeżeli chcecie sprawdzić ten skin, to chyba wtedy nazywał się Wasserfall, jakoś tak. W każdym razie teraz już Minecraft Polska nie ma tego samego skina, co miał kiedyś, ale kiedyś miał takiego podróżnika, który wyglądał trochę jak elf. Bardzo spodobał mi się oczywiście motyw podróżnika w Minecrafcie, no więc pomyślałem, hej, no to zrobię coś podobnego, co nie? Oczywiście zostawiłem niektóre elementy z aktualnego skina, na przykład rozmiar oczu, które zmieniłem włosy, przedłużyłem rękawy, usunąłem ten dziwny kastet z rąk. Sprawiłem, że te rękawy teraz są widoczne i grałem z tym skinem, dlatego do dzisiaj one mi się bardzo podobają, ponieważ są bardzo różnorodne. Spodenki zostały takie same w sumie, zmieniłem trochę właśnie tą literę H na taką nerkę, chyba tak to się nazywa. I w każdym razie pytacie się właśnie, co to jest od na środku, to wam mówię, że to jest taka nerka do noszenia jakichś przyborów, na przykład szkolnych, nie? Z kolorami tego skina jednak jest pewna ciekawa historia, ponieważ ten skin na początku nie był biało-niebieski, lecz biało-brązowy. A dlaczego? No to bardzo jasna sytuacja. Powodem było to, że po prostu chciałem być podróżnikiem, no więc brązowy jakoś mi tak pasował do motywu bycia podróżnikiem, co nie? I właśnie mój skin wyglądał jakoś tak. I jako oczywiście bardzo kreatywny chłopak, stwierdziłem, że zrobię kilka wersji kolorystycznych tego skina i sprawię, że będzie on taki trochę uniwersalny i będę sobie grał różnymi po prostu jego wersjami. W taki oto sposób, poza wersją brązową, powstała także wersja niebieska, znana wam pewnie do dzisiaj, wersja zielona, wersja czerwona oraz wersja fioletowa. Wtedy pamiętam, czułem się trochę taki hipster, ponieważ zawsze wchodząc na jakiś serwer, zmieniałem sobie skina i miałem go trochę w innych barwach, co mnie w sumie, nie wiem, bardzo tak jakby, no nie wiem, podniecało. Z tego co pamiętam, grałem tymi skinami tak trochę na równi. W efekcie odszedłem po jakimś czasie od fioletowego i od zielonego, zostałem przy czerwonym, niebieskim i brązowym. W końcu brązowy przyszedł do lamusa i postanowiłem zostać na tym, no, niebieskim. No i w sumie tym niebieskim mam do dzisiaj. Wielu z was pisze, że mój skin wygląda bardzo futurystycznie, no więc w sumie uznajmy, że mój aktualny skin jest podróżnikiem z przyszłości. Myślę, że taki motyw mojego skina będzie najfajniejszy, no i w sumie najodpowiedniejszy dla was, żeby nie niszczyć waszej jakiejś takiej wizji na temat
mojej minecraftowej osoby. No i to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o historię mojego skina. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę oraz komentarz, która wersja podobała wam się najbardziej. Oczywiście chodzi o wersję kolorystyczną. Zabierałem się do zrobienia tego filmu naprawdę, naprawdę długo, chociaż nie wiem dlaczego, bo w sumie prosty temat. Mam nadzieję, że jakoś zrozumieliście te moje wypociny, więc dzięki wielkie, że dotrwaliście do końca. Trzymajcie się, na razie, no i cześć!